siódemka mordeczki, ja jestem Polski Aleksander VII, a oto ósmy odcinek It's a prank, bro! z Undertale. Moi drodzy, bardzo fajnie się przyjmuje ta cała seria. Normalnie bardzo wam się to wszystko podoba. Wszystko wam się podoba, że polskie słowa są, na przykład rdzeń. Albo na przykład to. Dawaj, ta... Nie uda mi się wrócić do domu na noc. W skarbcu zostawiłem trochę smrożonej pizzy, więc muszę się sobie odgrzać. Więc wszystko jest spoko. Jest bardzo fajna gra. Polecam. Weźcie polską wersję. Najpierw zainstalujcie sobie Undertale. I zróbcie z tym, co tylko będziecie chcieli. A gra Venoma się nie znudzi. Mi się nie znudziła. Dlatego w nią gram. Wejdźmy se do rdzenia. I jesteśmy na ponadczasowych sprawach. Dryń. Kim oni są? Nikogo nie powinno tu być. No trudno. Nie możemy się tym teraz martwić. Czekajcie. Czy przypomniało mi się coś? Co to było? Aha, okej. Oni w poprzednim odcinku przeczytaliśmy sobie tą wiadomość, ale nie przyszliśmy właśnie tutaj do tej strzałki. I do tej auli. Co tu mamy? Nic mamy? Nic nie ma? Okej. Hej, obczaj to! O, shit! Bratty and Ketty! Witam ciebie i chyba witam ciebie. To może pogadamy z nim. No, więc co tam? Burger Portek. O, ten gość ze sklepu? Totalny dziwak. Ta jest dziwakiem, ale jest też słodki na swój sposób. Proszę cię, Ketty, czy ty masz jakiekolwiek standardy? Nie! Wiecie o Bepe. Ok, więc tak. Denerwuje nas to, że byłby okej, gdyby tylko ukazał nam odrobinę szacunku. Ale on się zachowuje bardzo dziwnie. A później się zachowuje, jakby to była nasza wina, że się tak zachowuje. Znaczy się, no, poprosiłyśmy go o te całe Black's Burgery, rzucił je i uciekł, zanim cokolwiek powiedziałyśmy. Chciałyśmy, no, podzielić się z nimi. Serio? Ja nie! Ketty! O was! Jestem Bratty! Jestem Ketty! A to moja przyjaciółka! Ketty i Bratty! Powiedzcie, czekajcie jeszcze raz! Miau, miau! O Boże! Powiedziały to! Razy dwa! O towarach! To wszystko, co sprzedają wewnątrz, jest jakby totalnie strasznie drogie. Ale jakby to wszystko, co znalazłyśmy, jest jakby totalnie strasznie tanie. Na twoim miejscu, no jakby... Totalnie kupiła wszystko, co tu mamy? W towarach nowe. Znacie się, no, nigdy skąd mamy te rewolwery, żarcie, czy też... Znalazłyśmy to w śmieciach. Dobrych śmieciach. No jakby w bardzo dobrych śmieciach. Nowe. Skąd bierzemy te śmieci? Jakby ze sklepu śmieciowego. No ba. O, główne owocwo to spodzie. Ja znalazłam rewolwer na wysypisku. Metatonie. O mój Boże, metaton. O mój Boże, metaton. O nie, ich oczka, ich się wybujały. Jest jakby moim metalowym mężem. Jak w sumie jest jakby moim metalowym mężem. Myślę, że jakby obie to poślubimy. My sobie jakby go poślubiłyśmy. A on jakby jeszcze o tym nie wie. O metatonach. O metatonie. No jakby doktor Alvis zbudowała metatona, tak? No jakby tylko i tak ją. Ale jakby metaton zawsze mówił, że... Bycie zbudowane było jakoś jego pomysłem. I nawet po tym, jak został zbudowany, traktował Alvis jak starą przyjaciółkę. No ale teraz jakby już
nie są przyjaciółmi. Co? Nie tak jak ja i Bretty. Przyjaciółki nas zawsze. Może stare? O mój Boże, metato! Jest jakby... okej. Dobra. O Alfys. O mój Boże, Alfys. Mieszkała kiedyś na naszej ulicy. Była tak jak stara siostra. Znaczy, no, o ile twoja siostra, starsza siostra, zabiera cię na wycieczki do wysypiska. Pokazała nam najlepsze miejsca do wyszukania śmieci. Zawsze zbierała te dziwne kreskówki. No i potem stała się królewskim naukowcem. Ta, od tego czasu nie spotkamy jej. Nowe, więc Alfys jakby zawsze sądziła, że Asgore jest super słodki. Więc no, jestem pewna, że jakby zbudowała Metatona, żeby jakby totalnie mu zaimponować. Robot z duszą to tak jakby kompletnie jego działka. No więc jak zobaczył Metatona, Asgore poprosił ją, żeby pomogła mu w tych naukowych sprawach. No i w ogóle. Ale nikt, no jakby... widzi z niej pożytku lub jej samej. Pewnie no siedzi w laboratorium całymi dniami. No jakby relaksuje się, kochana. Dokładnie jak my. O Asgore. Nowe. O mój Boże, on jest totalnie dziecinny. Jest dużym puszystym przygłupkiem. Znaczy się, kocham tego gościa. On jakby jest taki miły. Jezu, jesteśmy jakby totalnie podniecone z dziewczaniem ludzkości. O wy, wychodzimy stąd. Oraz... Boże, co tam będzie? 25... Śmieci psy? Za drogo, nie. Pewnie dla kogoś domu, lol. O nie. 17 punktów życia, kilka jest ugryzionych, o Boże. Kupmy sobie na wszelki wypadek. Pretty, będziemy bogate! Weźmy sobie jeszcze jeden. I sobie jeszcze jeden. I sobie... Masz zbyt dużo rzeczy. Dobra. Papa. No jakby serwus. No narka i w ogóle. O matko. Rozbrykane kobietki. Co tam jest dobrego? Nic. Ciemna zakrytka, gdzie można sobie robić bardzo brzydkie rzeczy. Nie wiem, co to może być. Zapiszmy sobie na wszelki wypadek, żeby nie było, że coś straciliśmy tamte nasze jedzonko, którymi są te śmiecipsy, które zostały zjedzone, pogryzione. I to jest rdzeń. Czy coś. Zbudowanego przez kogoś, kto ma na literę G. Napiszcie w komentarzach, co to może być, kto to może być za osoba z literą G. Ci, którzy na pewno oglądali let's play'e, no w sumie i tak będą spamować, że to dalej nie będę komentował, nadal nie będę mówił, bo tutaj są nowe dzieci, nowi ludzie, którzy mogli nie słyszeć jeszcze o tej grze, albo jeśli są nowo narodzeni, wtedy mogą się poznać. Muzyka fajna, muzyka fajna. Gotowy? To jest ten moment. Użyj windy i dostań się na szczyt rdzenia. Klik. Co tam mamy? Co to jest? Hej, mogłeś użyć windy, wiesz o tym? No dobra, możemy iść tedy. O ile nam drodze nie napotkamy wielkiej dziury? Proszę państwa. Tak sobie chciałem to popatrzeć. A tu? O! Hej! Może spróbuj pierw użyć windy? O fuck! Uważaj! Mike Jan wyskakuje ze swojego kapelusza! O nie! Pogadaj. Oczyść umysł. Czary Mary, twoja stara to twój stary. Tylko Alka Alakazam.
Fuck you, wazam. Ała, nie pomogło. Ała, krzyże latają. Wpatruj się. Kula rogowa została osłabiona twoim wzrokiem. Czary mary. Abrakadabra. Co ten typ chce ode mnie? Dobra. Pogadaj bez nim. Przerwał ci gadaniem o samego siebie. Chyba jest z tego zadowolony. Abrakadabra. O Boże. Nie trafiamy pod krzyże. Czy to są sam... Nie, to są krzyże. 60 zeta. Było blisko. A okej, to znaczy, to nie jest problem, bo po prostu chodźmy przed siebie. Wiesz co, pójdźmy sobie najlepiej windą. Winda nie działa. Że co? Winda powinna działać. No dobra, idź w lewo. Wiedziałem. Idziemy se... Co to było? Aha, jakiś taki stygmat, czy coś w stylu tam na górze? Nie wiem. No to mamy... Chyba nie przejdziesz dalej, dopóki nie wciśniesz przełącznika. Ale, gdy to zrobisz, zostaną aktywowane lasery. Wygląda na to, że idą w tej kolejności. Pomarańcz, pomarańcz, niebieski. Zrozumiałeś? Rusz się przez ten trzeci. Okej. Opa. Co? Okej. Zapomniałem po prostu. O mój Boże! Jesteś ranny? Wybacz mi. Ja podałam ci złą kolejność. Wszystko będzie dobrze, okej? Po prostu idź przed siebie, w prawo. Prawo? Mario? Skrzyżowanie, spróbuj iść w prawo. To jest prosto według mnie! To jest lewo! Według mnie to jest prosto. Aj. Czekaj, nie! Powinniśmy iść w górę! Góra, czyli tu. O nie! Co to jest? Dobra moc! Blokuje drogę. Jaki gościu, pogadajmy z nim. Jak jej minął dzień? Brak odpowiedzi. Adyju! Co się dzieje? What the fuck? Co? Oszczędźmy go. Adyju! Okej, jeszcze raz. Zaśpiewajmy mu. Dobranoc. Dobranoc. Wygląda na zmęczoną. Dobranoc. Wow, fuck. Co to ma być? Jeszcze bywaj. No, dobra, bywaj, bywaj. Jeszcze raz. Dobranoc. No, dawaj tym dobranoc. Przestań tym dobranocem, bo ja już... Dobranoc. Dobranoc. Zawaj mu jeszcze raz. Wciąż śpiewasz. Dobranoc mruży swoje powieki. Adieu! Ała! Ła! Nie! Jest śpiewcy! Dobrze, że kupiliśmy dobranoc. Jest git. Jest git. Ła! Okej. Okay. No dawaj, bywaj! Ale daj mi wreszcie minąć. Zaśpiewajmy, wciąż śpiewasz. Zapadł w sen. 70 złota. Wybacz, ja... Myślałem, że... Spróbujmy teraz do prawej ścieżki. To jest prosto. Odtąd mi się prosto. O, fuck. Więcej laserów. Okej, ja już nie będę kombinować. Po prostu wyłączę lasery i dam ci przejść. One nie wyłączają się. Nie mogę ich wyłączyć. Nie ma problemu. Mam wszystko pod kontrolą. Odłączę zasilanie w całym sektorze. Wtedy będzie można przejść. Okej, idź.
Oh fuck. Czekaj, stój. Zasilanie samo się włączyło. Niech to. To nie powinno się. Ja włączę je ponownie. Gdy je wyłączę, zrób dwa kroki, po czym zatrzymaj się. Ok. Nie stanie ci się krzywda. Okej. Widzisz? Mam wszystko pod kontrolą. Wszystko pod kontrolą. Klik. Emocjonujące, co teraz się dzieje? Dream! Ok. Idź. Teraz... Ja nie wiem. To wygląda zupełnie inaczej niż na mojej mapie. Wybacz, ja muszę iść. Zostawiasz ten zapas losu? Powietrze jest wypełnione zapachem ozonu. Wypełnia cię determinacją to. Lecimy, co to jest? Północ, ścieżka wojownika, zachód, ścieżka mędrca. Obie prowadzą do końca. Wschód, koniec. Dobra, okej, idziemy tutaj. Czy to są ikry? Te... Co tam z tak zwanego... tej wioski Snowdin? Cię przekonstruowały... Rozwiąż tą zagadkę, a koniec się otworzy. Proste i logiczne. Musi być tylko... bez... Jest spoko. Tak się robi w takie dobre klocki. Chodźmy tutaj. Teraz chodźmy tutaj. Co to jest? Przemierz północny pokój, a koniec się otworzy. O nie! Potwory zlo... Co? Kapryselot i finalny żabel pojawili się w mocniejszej wersji niż tych ruin. O nie. Módl się. Ulękłeś i zacząłeś się modlić, a bezpieczeństwo. Kapryselot pamiętał sumienia. Nie poddawać się. Łobet, łobet. Łopat. Oszczędźmy jednego. Skrót, skrót. Skok. Ty me... Jak ty skaczesz? Łabet, łabet! O fuck, 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 fuck. Co jakiś czas? Aaa, że... ta... ten sweterek... Że tak powiem... Ten fartuszek... Tak, zwycięża się o jeden... ten... Zaskocz. Zaskakującego to zrobiłem. Finalny Frogit zrozumiał, że jest jeszcze wiele rzeczy do poznania na tym świecie. Zamyślony Łecho. Ała! Oszczędźmy go. 100 zł za tych dwóch typów. O nie, teraz będą nachodzić go na te... Właśnie teraz najemnicy woli się z cienia. Pogadajmy z nim. O nie. Oła. Muszę zjeść sobie jednego. Co to jest zwiastwa? Coś, co mogę zjeść. Dobra, lecimy. Okej. Oszczędźmy ich, dobra, moc. Może powinienem jednego właśnie uśpić? Wtedy... Ała! Dobra, magian? Nie magian. Dobramoc, zaśpiewaj. Na zmęczoną. Dobramoc. Czemu ja biorę z... do prawego rogu? Okej. Okay. Dobramoc. Bywaj. What the fuck? Co? Co jest? O! Ty magiczny śmieciu! Nie! O! Zaśpiewaj!
zapadł w sen. Z. Już tylko sam został. Jednego szczędzimy. Hokus pokus! What fuck? Dobra. Magia. Oczyść umysł. Hokus pokus! Hokus pokus, czary mary, twoja stara to twój stary. I cię okrążam. Ha ha ha. Patrujmy się. Kula myśliwska. Abrakadabra. What fuck? To był chyba zbyt pomysł? O nie! Na szczęście o jeden właśnie ten, pogadajmy z nim. Abrakadabra. Wysyła te swoje krzyże święcie chrześcijańskie. Oszczędźmy go. 130 złota! Jeszcze ostatni. 3. Tym razem... Cóż za koszmar! Nie! To jest... Astygmar... To będzie troszeczkę jak ten, jak jakiś siły. Sprawdź, nie czepiaj się, uczep się, zwanie. Dobra, próbujmy. Czep się mnie! Czy mam się ciebie czepiać? Łofak, 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 łofak! Muszę zjeść. To najlepszy sposób na przetrwanie przy tej trudnej walki. Przejdźmy dwóch, ale ten już się wkurza. Zaraz spróbujmy jeszcze raz. Super mająca muzyczka! Superancka! Au! Spróbujmy teraz uczepić się. O to chodzi! Ała! Tak. 150 złota? Podczas porządku chyba będą jakieś inne takie duszy? Na szczęście nie. Uff. O Jezus. A tutaj? Co to jest? W koszu leży 100 złotych! Podnieść? Podnieść! Otrzymałeś 100 złotych! Więc kasy w kieszeni będziemy mieli, ha ha ha. Ale jestem zły. Znaczy, dobra, nieważne. Idziemy sobie tutaj. Co tu mamy? Zgub się! I utrzymaj swój kierunek. Na wschód! Oto koniec. Nie umiem walczyć, nie umiem zmyśleć, ale będąc cierpliwym, dotrę do celu. To chyba ten jest komet. Tu nie ma żadnych... A jednak znaleźliśmy... Astygmatyzm pojawił się. Uczepmy się. O, nie czepiaj się mnie! A już się mam się nie czepiać. Teraz rozumiem. Nie czepiaj się. W końcu ktoś to zrozumiał. Ała! Oszczędźmy go. Spróbujmy, czekajcie, spróbujmy. Black Web astronauty. Użyj. Zjadłeś. Są wypełnione. Jej. O nie. Zapiszmy se. Za tymi drzwiami musi być winda do zamku króla. Jesteś wypełniony determinacją. Miałeś spotkanie z Temi! Oraz coś związanego z Butterfallem, ale... Coś się zrąbało. No to jesteśmy w miejscu, gdzie... Mamy go. O tak, tu jesteś w skarbie. Czas na naszą potyczkę. Czas na ostateczne powstrzymanie zepsutego robota. Nigdy nie nadejdzie. Zepsuty? Przeprogramowany? Obudź się, to był tylko pokaz. Gra autorska. Alphys przez cały ten czas robiła z ciebie idiotę. Tak długo oglądała cię na ekranie, że całkowicie związała się z twoją przygodą. Desperacko zapragnęła być jej częścią. Więc zdecydowała wetknąć się do twojej historii. Reaktywowała zagadki, wyłączyła windy, zatrudniła mnie, bym cię męczył. Alphys, ty mendo. Tylko po to, by mogła ocalić cię przed niebezpieczeństwami, które nie istnieją. Tylko po to, żebyś myślał, że jest wspaniałą osobą, którą nie jest. A teraz nadszedł czas
jej wspaniałej godziny. W tej właśnie chwili Alfys czeka przed tym pokojem. Podczas naszej bitwy wejdzie, by nam przeszkodzić. Będzie udawać, że mnie dezaktywuje, ratując cię ten kolejny i ostatni raz. Aż w końcu stanie się bohaterką twojej podróży. Będziesz miał więc w niej taki respekt, że będzie nawet mogła cię przekonać, by tu zostać. Albo i widzisz, mam już dość tej przewidywalnej szarady. Wiem, mam pragnienia do wyrządzania krzywdy ludziom. Tak w sumie jest na odwrót. Moje jedyne pragnienie to bawienie widzów. To mimo wszystko zasługują oni na dobre przedstawienie, czyż nie? A czymże jest dobre przedstawienie? Bez nagłego wzrotu akcji? Hej! Co się dzieje? Co się stało? Drzwi się zablokowały! Wybaczcie, moi drodzy, aktualny program został właśnie odwołany, ale mamy dla was finał, który sprawi, że oszalejecie! It's a dancing prank! Bro! Prawdziwa drama, prawdziwa akcja, prawdziwy rozlew karmi w naszym nowym programie! Atak zabójcy robota! Metaton atakuje po raz trzeci! I znowu mamy to serce, które jest żółte. A czekaj, się sprawdźmy. To byś zaraz podobnie zrobił, gdyby wszystko przebiegało tak jak wcześniej. Tak, to ja zmieniłem układ rdzenia. Ja zatrudniłem najemników, by cię zbili. To jednak był słaby plan. Wiesz, co by było 100 razy lepsze? Zabicie cię samodzielnie. Ty, Mendo! What the fuck, co on pod tego przeczytał? Nie wiem. Słuchaj, Skorbie, widziałem, jak walczysz. Jesteś słaby. Jeśli przejdziesz dalej, Asgore przejmie tu twą duszę i dzięki niej zniszczy całą ludzkość. Pierwszy z jego ataków. Okej, okay. A jeśli ja ją wezmę, powstrzymam plan Asgora. Ocalę ludzkość przed niszczeniem. Okej. Okay. Metaton. Sprawdź. Metaton atak. Defensywa 1023! Serio, jego metalowe ciało jest niezniszczalne. Następnie, używając swej duszy, przekroczę barierę. I stanę się gwiazdą, jaką zawsze chciałem zostać. Setki, tysiące, nie, miliony ludzi będzie mnie oglądać. Opa. To było słabe. Ale pamiętam, że... Muszę pamiętać, żeby tamto unikać. Litość oszczędzi. Chwała blask, wszystko będzie moje, więc co się stanie, jeśli kilku ludzi umrze? Tak show business, kochanie! Nie widzę, co tam się dzieje, ale nie poddawaj się, okej? Okay? Jest jeszcze jeden sposób, by pokonać Metatona. To jest... To nie jest jeszcze dopracowane, więc nie osądzaj efektów, ale... Wiesz, czemu Metaton zawsze ustawia się przodem? Ponieważ na jego plecach jest przełącznik. Więc jeśli odwrócisz naciśnij ten przełącznik, ten przełącznik. Stanie coś... Stanie się wrażliwy na ataki. Dobra, ja już lecę. Okej. Okay. Odwróć. Chociaż Metatonowi, że stoi za nim lustro. Lustro? Tak, muszę wyglądać idealnie podczas mojego wielkiego finału. Przełącznik, widzę, gdzie on jest. Czy ty wcisnąłeś przełącznik? Nie, trafo, złamuje się. Oh yes. Oh yeah. Rany! Jeśli wcisnąłeś przełącznik, to oznacza tylko jedno.
Podpatrzliwie zapragnąłeś premiery mojego nowego ciała. A jeśli nie grzecznie, całe szczęście kroczyło mnie, by je zaprezentować od dawna. Więc chcę ci się pięknie odwdzięczyć. Uczynię twoje życie, ostatnie chwile życia, absolutnie pięknymi. O. Przepraszam, Metaton X zaczyna swoją premierę. Metaton, przechwałki? Pozujemy! Dramatycznie pozujesz? Wytok, widownia kiwa głowami. Światła, kamera, akcja! Oh fuck! To było... To jest złe. Mam mi tylko ostatnie chipsy. Jeśli dzieci? Dramat rozmiarów krwi. Oh fuck, oh fuck. Przemoc 10%. Metaton X. Udawaj złego. Odwróciłeś się i zaskoczyłeś widowni, licząc na twoją zagładę w tej turze. Idola jak każdy pragnie. Ała, to bolało. Bandaż stęga. Nic nie mam do żarcia, ale ze mnie debil ze mnie. Tuję mlej. Pomimo ciężkich ran dramatycznego pozujesz. Widownia wtyka. Uśmiech do kamery! No nie. To jest moc, to było mocne. Holy shit! Nie spodziewałem się takiego... takich rzeczy. Dobra. Ile mamy go złota? 870. Okej. Okay. Zatem wchodzimy se. I wracamy. Wygląda to, że możesz powinąć monolog Metatona, wracając się już go tyłem. Co robić? Pominąć go. Powiedziałeś Metatonowi, że stoi za nim lustro. Serio? Gdzie je? Sprytne, bardzo sprytne. Wracamy do jakże super fajnego Dramat 100. Okej, lecimy dalej. Przechwałki. O. Dobra. Dramat, romans, rozryw krwi. Pachnie jak Metaton. Udawaj złego. Czy pozować? Pozujemy dalej. Dajesz czadu. Postaraj się jako tako. To jest mocne, Metaton! Metaton X! Udawaj złego, pozujemy dalej! Pomimo ran, dramatycznie pozujesz! Do dnia bije, brawa! Uśmiech do kamery! Ła! To jest złe! Udawaj złego! Czy... sprawdź! Pozuj! Przechwałki! Pozuj! Sprawdź! Pozujemy dalej! Za to pracę pisze mną! Mam nadzieję, że masz tą klawiaturę! Pytaniem jest wywanie. Co kochasz najbardziej w Metatonie? Bez według X. Tak ci słów? Nic cię nie mini. Metaton zachowuje swoje wypracowanie dla przyszłych pokoleń. Okej, pomimo ran robotycznie pracujesz cały czas. Twoja praca ukazała wszystkim twoje serce. Okej, może ja swoje ukażę.
O! Metaton! Wybuchło coś w nim. Ciekawe co. Oczywiście pozuje cały czas 250 punktów. Dobra. Nie rzucajcie już. Dziękuję. Udawajmy złego. Pozujmy dalej. Ale jak robisz sobie na parkiecie? What fuck? Zaczyna już bardzo być źle. Bardzo źle. To już było złe. Co miałem zrobić, gdy białe było? To było złe. Bardzo złe. Cóż. Czekajcie. A, wina działa. A, chyba zapójcie sobie tutaj. Wrócę tam. Znaczy, jak skupię sobie tutaj jakieś swoje super żarcie. Bo tak, że być. Pogadajmy z nim. O, Pretty Ankety. Nowe. Te dziewczyny gadały o mnie. Powiedziały, żebym przestał się zachowywać tak, jakby były mi coś winne. Jeśli chcę się z nimi zjazdzić, powinienem po prostu uwzględnić ich punkty widzenia? Wow. Biedny, naiwny mały gościu. Wyprały ci mózg. Przyjaźń to tylko sposób atrakcyjnej osoby na zamienianie się w jej niewolnika. I... no więc, kiedy chcą się spotkać? Dobra. Widzimy, po prostu chcemy kupić... Przepraszam. Gwiazd Fajera. Tak. Tak, tak, tak. Tak. To na pewno wyjdzie. Wyjdźmy stąd. Wpadaj, kiedy chcesz, mały gościu. Zatem kupiliśmy dużo rzeczy. Bardzo dużo jedzenia. O ile będą korzystne, mam nadzieję. A jeśli nie, to lepiej to sprzedamy. Sprzedamy to wszystko. A czekajcie. Żeby nie było, że ja tego nie zapisałem. Tak, pomijmy to. Tak. Dobra, dawaj tu. Zobaczymy, czy mamy to. Żart zarąbiście. To może... O, 44. 7. Dobra. Czy damy radę? Światła, kamera, akcja. Ups. Wchodzimy. O! Jest spoko. Pozujmy. Ło, super! Romans, dramat, rozlew krwi. Opak. Za dużo. Na szczęście mam to, za co mam uznać za dobre. Okej. Jestem skupiony. Mega, pozbyt dalej. Uśmiech do kamery. O nie. To było użycie przemocy. Pozujemy dalej. Mam nadzieję, że masz za sobą klawiaturę. Okej, dobra. 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 Pięknie, czasem krótkie słowa oddają najwięcej. Wszystkich. Nie powinniśmy powiedzieć wszystko, no ale dobra. Lecimy dalej. Teoretycznie pozujesz, widownia kiwa głowami. Tak. Wszystkim twoje serca. Może ja okażę swoje. Lecimy. O! Metaton, ekspozuj! Cię ustawił! Ustawiła? O! To tylko zgrzewka! Okej. Okay. Dobrze. Okej. Okay. Jest
Okej. Pozujemy dalej. O ja, to jest te najgorsze. Dobra. Metaton, lecimy dalej. Co ty tak pozujesz? Dramatycznie pozujesz. Widowniak kiwa głowami. Trzymaj się rytmu. Co to omijać? A. Tak mało? Dobra. O fuck. To jest miłe. Dobra. Jak już się rzuca, dramatycznie pozujesz. Cały czas. Wszystko wybucha. O. Jak się rzuca. Czasami namija nieurmowanie go w przerwę. Aha, okej. Super. Jak się rzuca. Dramatycznie pozujesz, widownia kiwa głowami. Po co się zaćmia daliśmy w skarbie? Może powinniśmy w serce. Spotkanie? A jesz! Ręce spadły! Jest git. O ile może to powiedzieć, że jest git. Dramatycznie pozujesz, widownia kiwa głowami. Ręce, po co ręce, skoro ma się takie nogi? I tak wygram. What the fuck? Co to ostatnie jedzenie? No dalej! Ła! Nie chcę marnować jedzenia, ale muszę. Musi trwać. Aha. Przerwy. Dobra. Metaton. Dalej pozujesz. Drama akcja. O fuck. Nic się nie dzieje do tej pory. Światła, kamera. Co ty tego? Naprawdę chcesz bliski wymiar? Ła? A może tak bardzo za ciebie wierzysz? A, Boże. Ostatnie śmieci psy. Spadły. Haha, imponujące. Cóż, skargie auto? Albo ja. Ale chyba oboje wiemy, kto tu wygra. Podziwaj prawdziwą moc gwiazd ludzi. Dobijaj to. Nogi spadły! Metaton! Cześć, był. A więc? Ty jesteś tą gwiazdą? Czy to dasz radę obronić ludzkość? Dam radę! Daj mi celować to serce! Pozujemy dalej! Nic nie mam. Posuj. To było tak bliskie. No nie mogli po prostu tego dać. No nie mogli. Było złe. Dobra, mordeczki, słuchajcie. Na tym zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Widzę, że to długo już to trwa. Decydującą walkę doznamy w następnym odcinku. Czekajcie na emocje. Subskrybujcie, lajkujcie, wysyłajcie swoje fanarty na adres Gmaila podany w opisie tego filmu. Siódemko, moi drodzy. No i żegnam się bardzo serdecznie. Państwo. It's a really prank, bro! Muszę z tym jakoś przestać.